Cześć, witajcie w piątym odcinku Posłuchaj o anarchizmie. Wielokrotnie spotkałem się z komentarzami pytającymi o to, dlaczego jako ruch używamy różnych symboli, z których część nie jest zbyt dobrze zrozumiała, a niektóre budzą nawet bardzo negatywne skojarzenia, oczywiście niesłusznie. Dlatego w tym odcinku, dla odmiany od kwestii poważnych i ciężkich, chciałbym wytłumaczyć ich znaczenie oraz historię. Najstarszym symbolem anarchistycznym, który funkcjonował od samego narodzenia się ruchu, jest czarna flaga. Pierwsze wzmianki o użyciu jej przez anarchistów datuje się na 1883 rok, gdy paryscy anarchiści, w tym dawni komunardzi, wyszli na ulicę, by protestować przeciwko nędzy i bezrobociu. Wiadomo jednak, że kolor czarny był symbolem anarchistów już dużo wcześniej, czego dowodem są nazwy wcześniejszych anarchistycznych organizacji, takich jak Czarna Międzynarodówka lub Czarna Banda. Jak zwykle w przypadku tak starych i prostych symboli, ciężko jest doszukać się pierwotnego zamysłu użycia właśnie tego koloru. Wielu historyków anarchizmu interpretuje kolor czarny jako symbol żałoby i wściekłości po zamordowanych przez państwo robotnikach. Inni widzą czerń jako zaprzeczenie wszelkich innych flag, przede wszystkim państwowych. Najciekawszym według mnie wyjaśnieniem pochodzenia anarchistycznej czarnej flagi jest nawiązanie do czarnych flag piratów, którzy historycznie mieli z anarchistami wiele wspólnego. Zbuntowani, wyjęci spod władzy państwa, a często stosujący na swoich statkach wczesne formy demokracji bezpośredniej i samorządności. Świetnie opisał czarną flagę Howard Ehrlich, redaktor naczelny amerykańskiego magazynu Social Anarchism. Dlaczego nasza flaga jest czarna? Czerń jest barwą negacji. Czarna flaga jest zaprzeczeniem wszystkich flag. Jest ona zaprzeczeniem przynależności państwowej, która popycha ludzką rasę przeciwko samej sobie i przeczy jedności całego rodzaju ludzkiego. Czerń to nastrój gniewu i wściekłości na wszystkie ohydne zbrodnie popełnione w imię przynależności do tego czy innego państwa. Czarny jest także kolorem żałoby. Czarna flaga, która wymazuje naród, opłakuje też jego ofiary. Niezliczone miliony ludzi pomordowanych podczas wojen, zewnętrznych i domowych dla większej chwały i stabilności jakiegoś krwawego państwa. Opłakuje tych, których praca zostaje skradziona, aby płacić za rzezie i ucisk innych istot ludzkich. Opłakuje ona nie tylko śmierć cielesną, ale i okaleczenie ducha pod rządami autorytarnych i hierarchicznych systemów. Opłakuje miliony zablokowanych komórek mózgowych, którym nigdy nie będzie dano oświecić świata. Jest to barwa nieutulonego smutku, ale czarny jest też piękny. Jest to kolor determinacji, stanowczości, siły. Kolor, przy pomocy którego definiuje się i oczyszcza wszystkie inne kolory. Czerń jest tajemniczym środowiskiem kiełkowania, płodności, żyzną glebą nowego życia, które zawsze się rozwija, odnawia, odświeża i rozmnaża w ciemności. Nasiona ukryte w ziemi, dziwna podróż plemnika, tajemniczy rozwój zarodka w łonie matki. Wszystko to jest otoczone i chronione czernią. A więc czarny jest negacją, jest gniewem, jest wściekłością, jest żałobą, jest pięknem, jest nadzieją. Jest karmieniem i chronieniem nowych form ludzkiego życia i stosunków na tej ziemi z tą ziemią. Czarna flaga oznacza wszystkie te rzeczy razem. Jesteśmy dumni, że ją nosimy. Przykro nam, że ją nosić musimy. I oczekujemy dnia, kiedy taki symbol już nie będzie dłużej potrzebny. Czarno-czerwona flaga. Czarno-czerwona flaga, obecnie najpopularniejszy symbol anarchizmu, jest połączeniem czarnej flagi z inną flagą stosowaną historycznie przez anarchistów, flagą czerwoną. Czerwień jest tradycyjnie symbolem krwi i w wypadku czerwonych flag, które powiewały nad demonstracjami XIX-wiecznych robotników, oznacza właśnie krew przelaną przez pomordowanych w walce o swoje prawa pracowników. Czerwona flaga to też symbol socjalistyczny. Jako że obie te flagi były zazwyczaj stosowane naprzemiennie, na początku XX wieku połączono je w jedną, z początku przedzieloną poziomo, później dla wyróżnienia spośród innych czarno-czerwonych flag, przedzieloną ukośnie. Wiele razy słyszałem pytanie, czemu używamy banderowskich kolorów, bo niestety w Polsce budzą one takie błędne skojarzenie. Nacjonalistyczne bandy OUN-UPA zaczęły stosować taką flagę dopiero w czasie II wojny światowej, czyli co najmniej 50 lat po anarchistach. I ma ono zupełnie inne i oczywiście dużo głupsze znaczenie. Istnieją też inne odmiany ukośnej flagi, które oznaczają różne szkoły anarchizmu, każdą reprezentowaną swoim kolorem. Uważam jednak, że czarno-czerwona flaga jest tą historycznie najbardziej uniwersalną i to jej przede wszystkim warto używać. A w okręgu, które widnieje w logo tego kanału, też nie jest przypadkowe. Mimo obecnego celowego zacierania jego znaczenia oraz komercjalizacji do tak absurdalnego stopnia, że występuje w kontekstach dokładnie odwrotnych niż jego właściwe znaczenie, ma ono bardzo długą tradycję i głęboką symbolikę. Po raz kolejny ciężko doszukać się pierwotnego źródła A w okręgu, jednak większość anarchistów jest zgodna co do jego znaczenia. Pochodzi od sentencji anarchia jest porządkiem, spisanej przez Proudhona. A oznacza oczywiście anarchię, a otaczający je okrąg to w rzeczywistości litera O, od francuskiego słowa ordre, oznaczającego porządek.
Według wielu źródeł pierwszym udokumentowanym użyciem tego symbolu była kronika filmowa z czasów rewolucji hiszpańskiej, w której jeden z milicjantów ma jego wczesną wersję na swoim kasku. Czy tak jest rzeczywiście, ocencie same. Następnie, w 1956 roku, znalazł się on w logo belgijskiej organizacji syndykalistycznej Alliance Ouvrière Anarchiste. Następnie, w latach 70., a w okręgu stało się symbolem subkultury punkowej, której budowniczy charakter został później przejęty przez wielki biznes w celu jego komercjalizacji. Mimo że symbol AWO zmienił się w języku potocznym na A w kółeczku, nadal warto go używać i przywracać mu jego pierwotne znaczenie, gdyż jest on zgrabny, sensowny i bardzo rozpoznawalny. Ostatnio coraz popularniejszy staje się też znak E w okręgu, który oznacza równość, od angielskiego equality. Kolejnym symbolem chętnie stosowanym przez ugrupowania anarchistyczne jest pięcioramienna gwiazda w wersji czarnej lub czarno-czerwonej. Często adaptuje się również do kolorów flagi danej szkoły anarchizmu. Według wielu źródeł symbolizuje ona pięć palców dłoni pracownika i była historycznie używana przez bardzo różnorodne ruchy socjalistyczne. W połączeniu z kolorami anarchizmu symbolizuje nierozerwalną więź między socjalizmem, rozumianym oczywiście jako pracownicza własność środków produkcji, a anarchizmem. Co oczywiście czyni żółto-czarną gwiazdę używaną przez tzw. anarcho-kapitalistów szczególnie zabawną. Tradycyjnym symbolem anarcho-syndykalistycznych związków zawodowych jest czarny kot. To jeden z niewielu symboli anarchistycznych, których twórca jest znany. Był nim Ralph Chaplin, członek Industrial Workers of the World, który brał udział w organizacji dziesiątek anarchistycznych strajków na początku XX wieku. Oryginalnie był on kodem do przeprowadzania sabotażu w fabrykach przez protestujących robotników. Rysowany jest zazwyczaj w bojowej pozycji, z nastroszonym futrem i wysuniętymi kłami i pazurami. Czarny kot jako zwierzę jest też symbolem wszystkiego tego, co reprezentują sobą anarchiści. Jest indywidualistą, nie podporządkowuje się nikomu i potrafi się bronić. No i oczywiście jest czarny. Kolejne symbole nie są stricte symbolami anarchizmu, lecz raczej inicjatyw działających w ramach ruchów wolnościowych. Anarchistyczny Czarny Krzyż to często niedoceniana inicjatywa towarzysząca właściwie każdej organizacji anarchistycznej na świecie. Jest to grupa, która zajmuje się pomocą prawną aresztowanym lub więzionym działaczom i działaczkom. Jej symbolem jest Czarny Krzyż z zaciśniętą pięścią. Międzynarodowym znakiem squattingu jest crack taken, przypominający złamaną strzałę wpisaną w okręg. Squattersi często oznaczają nim zajmowane przez siebie budynki. Crack taken był najpierw używany w latach 70. przez aktywistów z Amsterdamu i po raz pierwszy w druku znalazł się na okładce skuterskiego magazynu Bluff w 1979 roku. Jego znaczenie jest kwestią sporną. Prawdopodobnie jest on ewolucją znaku używanego przez amerykańskich włóczęgów hobos do oznaczania bezpiecznych miejsc. Jako że antyfaszyzm jest jednoznacznie powiązany z anarchizmem, warto też wspomnieć o dwóch najpopularniejszych symbolach antyfaszystowskich – trzech strzałach oraz podwójnej fladze Antify. Oba te symbole powstały na początku lat 30. w Niemczech, w czasie, gdy naziści rośli w siłę i bez żadnych skrupułów zastraszali i mordowali swoich przeciwników politycznych na ulicach niemieckich miast. Zostały wówczas sformowane dwie masowe bojówki antyfaszystowskie. Pierwsza, zwana Żelaznym Frontem, składała się z robotników zrzeszonych pod sztandarami Socjaldemokratycznej Partii Niemiec. Ich symbol, opracowany przez Sergeja Czachotina, jednego z pierwszych socjologów, którzy opisali mechanizmy społeczne faszyzmu, składał się z trzech strzałów okręgu. Trzy strzały oznaczały sprzeciw wobec największych wrogów klasy pracującej, czyli monarchizmu, faszyzmu oraz totalitarnego komunizmu. Zostały wpisane w okrąg, aby łatwo zakrywać tym znakiem nazistowskie swastyki. Druga bojówka została sformowana przez Komunistyczną Partię Niemiec i ochrzczona Antifaszistische Aktion. W jej logo znalazły się dwie czerwone flagi, które miały symbolizować jedność robotników w walce z faszyzmem. Po wojnie i długo po spacyfikowaniu oryginalnej akcji antyfaszystowskiej przez nazistów, znak ten został przekształcony i zaadaptowany. I obecnie składa się z dwóch flag, czarnej i czerwonej, które nawiązują do czarnej flagi anarchistów i czerwonej socjalistów, oznaczając jedność w walce z faszyzmem. Spytacie teraz pewnie, dlaczego współczesna Antifa, składająca się przede wszystkim z anarchistów, przejęła symbole opracowane przez dawne partie o ideologiach, którym do anarchizmu bardzo daleko? Odpowiedź na to pytanie jest o tyle trudna, że Antifa jako oddolny ruch nie ma spisanej dokładnej historii ani postaci przewodnich, które mogłyby jej udzielić. Jednak z całą pewnością mogę powiedzieć, że przyjęcie takiej symboliki nie ma na celu wspominania przedwojennej akcji antyfaszystowskiej i Żelaznego Frontu jako organizacji politycznych, lecz raczej jako masowych ruchów klasy pracującej, która mimo wewnętrznych różnic ideologicznych potrafiła się zjednoczyć przeciwko swojemu największemu wrogowi – faszyzmowi. Oczywiście symboli i znaków używanych przez ruchy anarchistyczne jest o wiele więcej, co wynika znowu ze zdecentralizowanej natury samej ideologii. Nikt nie może odgórnie narzucić nikomu żadnej symboliki.
Oznacza to, że symbole, które zaprezentowałem, są często łączone z innymi lub całkiem odrzucane przez wolnościowców. Mam jednak nadzieję, że ten filmik pomógł Wam zrozumieć kilka najczęściej używanych symboli i je rozpoznawać. Chciałbym jeszcze serdecznie podziękować wszystkim z Was, które wzięły udział w zrzutce na nowy sprzęt do nagrywania dla tej serii. Wielki szacun dla Was i dzięki za solidarność. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Nie jesteśmy wypłatą!